Także proszę bardzo. Skończył i w ogóle nie zadał pytania. Ja już nie będę wchodził w jakieś dygresje, bo tutaj chciałem jeszcze nawiązać do wcześniejszych wypowiedzi. Natomiast tutaj sprowokowały mnie te sprawy związane z praktykami polskimi, dlatego że jak ja patrzę na to, a też mam taki problem, na ile się zagłębiać w ten temat ze względu na to, że z tymi prawnikami też się stykam. Natomiast jest taka sprawa, na ile, dlaczego oni są tak niezależni, to jest pierwsze pytanie. Drugie, tak, prawnikom nie wolno uprawiać polityki. Oni to robili to w taki sposób demonstracyjny. Nie tylko robili, ale także robią. Polskie prawo jest prawem literalnym. Na ile literalne, no to tam nie wiem, czasami litrowe, bo to bardziej. Jest, ale pytanie mam tego typu, czy polskie prawo jest w jakikolwiek sposób skorelowane z podobnym prawem na przykład w Niemczech, bo sędziowie Niemieccy nie dopuszczają się działań przeciwko stanowi państwa. Bo tutaj już zaszło to tak daleko, to prawda w Polsce to było nie tyle pod parasolem, co pod presją Unii Europejskiej, ale no taki problem istnieje, nie? Czy jakieś dwa zdania na ten temat może. Proszę pana, nie bardzo rozumiem pytania tego, bo no co to znaczy, że sędziowie w Niemczech nie dopuszczają się jakichś takich wykroczeń poza co właśnie? No, proszę pana, no to podam panu przykład taki, że się dopuszczają. Złapani zostali w swoim czasie członkowie bandy Ulriki Meinhof, Bader Meinhof. W Niemczech nie było już wtedy kary śmierci. Zostali umieszczeni w więzieniu jeszcze przed rozprawą, jeszcze nie dostali wyroków. I wszyscy popełnili tam samobójstwo z broni palnej. No to dopuścili się sędziowie, czy nie? Jak trzeba, to się dopuszczają. Proszę pana, teoretycznie, nie, wie pan, problem tu akurat z zakładami penitencjarnymi, no jest to problem dlatego, że jeżeli na przykład kierownictwo, dyrektor zakładu penitencjarnego nie potrafi zapewnić ochrony więźniom przed na przykład gwałtami zbiorowymi, no to trzeba by go chyba zmienić, wie pan, bo on nie panuje nad sytuacją. To tak jakby dyrektor przedsiębiorstwa, wie pan... Ale to wszystkich trzeba zmienić, tak? Wszystkich może nie. Wszystkich może nie, ale no, Melchior Wańkowicz kiedyś, jeszcze przed wojną, był pisarzem, no i tam w więzieniu na Świętym Krzyżu, to było jedno z najcięższych więzień w Polsce wtedy, siedział Sergiusz Piasecki, który był bandytą, utrzymywał się... No to, ale był, przedtem oddawał pewne usługi wywiadowi polskiemu w czasie wojny bolszewickiej, no i to był argument, żeby go ułaskawić. No i Wańkowicz tam pojechał do tego więzienia na Świętym Krzyżu i tam panowała bardzo surowa dyscyplina. I ten naczelnik, jeszcze więziennik z czasów carskich, pokazywał mu, w jaki sposób uśmierzył bunt. Z okna swojego gabinetu wszystkich po prostu zastrzelił, tych buntowników, bez ceregieli. I, no i dyscyplina była bardzo surowa, żadnych takich ekscesów tam nie było, nie były możliwe. Po prostu więzień, który by czegoś takiego się dopuścił, nie wiem, chyba by zgnił w karcerze. Albo jeszcze by dodatkowo dostał karę śmierci i byłaby wykonana. I dlatego nie wszystkich trzeba by było tam wymienić, tylko przywrócić dyscyplinę. Proszę pana, no nie jest to specjalnie trudne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach,
kiedy wszyscy twierdzą, że policja wszystko wie. Ja tam nie wierzę, że wszystko wie. Dużo wie, ale wszystkiego chyba nie wie. No bo najciemniej pod latarnią jest. No, więc wie pan, to, ale rzeczywiście żyjemy w epoce totalnej inwigilacji. A już gdzie łatwiej, najłatwiej prowadzić inwigilację, jak nie w więzieniu? To tam wszystko jest... Jeszcze ja podejdę do pana, sekundę, już podchodzę do pana. Proszę państwa, ja mam też takie pytania zapisane na kartce, oczywiście jednej, zaraz jeszcze dwie osoby poprosimy. Tutaj jest pytanie dotyczące pana Marka Jurkaja. Słyszałam, że tu w Wielkopolsce nawoływano do głosowania na PiS i pana Marka Jurka. Czy mógłby pan redaktor skomentować udział pana Marka Jurka i jego partii w obecnym czasie na scenie politycznej? No, wie pan, w czasie wojny w 1940 roku, kiedy rząd polski urzędował we Francji jeszcze przed kapitulacją, to w Angers funkcjonowała Rada Narodowa. No i się tam naigrawano, że do tej Rady Narodowej wszystkie stronnictwa delegowały swoich przedstawicieli, a jedynie Stronnictwo Pracy przybyło tu in corpore, to znaczy w całości. Myślę, że podobny sarkazm można by zastosować do partii pana Marka Jurka. Na przykład partia obecna, partia pana Petru, Ryszarda Petru, ma jedną przewagę nad partią pana Marka Jurka, bo ma troje członków, pan Petru i dwie Joanny. No to mogą się rozmnażać. A w przypadku tej to nie wiem, czy mogą, bo to chyba jako małżeństwa jednopłciowe. Nie, nie posądzam pana Marka Jurka o takie skłonności, tylko no, on tak próbuje się, jego aktywność polityczna w ostatnich latach, bo przedtem to tam był nawet marszałkiem Sejmu, sprawdza się do tego, że próbuje się tam gdzieś przykleić do kogoś i tyle. Wielkiego pożytku Polska z tego nie ma. Panie redaktorze, ja mam takie pytanie właśnie ciągłości konstytucyjnej w państwie polskim. Tutaj sędzia Trybunału Stanu, pan Robert Majka, ujawnił parę dokumentów w internecie, między innymi odnośnie wyboru prezydenta, pana Wałęsy. Jak również też odniósł się, że nie było większości frekwencji konstytucyjnej, było 42,86% zamiast 50% plus jedna osoba. To jest pierwsza rzecz. Odnosi się też reparacji wojennych, ponieważ... Ale niech mi pan wyjaśni, na czym polega problem z wyborem pana Wałęsy na prezydenta, bo nie bardzo rozumiem. No, było głosowanie i on... Tak, chodzi o to, że rząd polski był na obczyźnie i... Ja wiem. Pan sędzia Majka jest współpracownikiem pana Jana Zbigniewa Potockiego, który się uważa za... Był. No to, ale to jak był, to właśnie chyba z tej epoki pochodzi ta opinia, który się uważa za prezydenta Polski. To jest zresztą jedyny polityk, który uzyskał wyrok pozytywny dla Polski w sprawie reparacji wojennych od Niemiec. Ponad 800 miliardów dolarów wygrał do Polski. Tyle tylko, że przed Europejskim Sądem Arbitrażowym, sądem polubownym w Ciechanowie, powołanym przez Okręgową Izbę Biznesu w Opinogórze. Więc tylko wyegzekwować ten wyrok. Mi chodzi o to, że konstytucja 1935 roku nie była uchylona. Była. Abstrahując od tego, czy... Nie. Abstrahując od tego, czy Krajowa Rada Narodowa miała taką kompetencję, żeby uchylić konstytucję kwietniową i przywrócić konstytucję marcową, bo taka była decyzja. Abstrahując od tego, czy miała taką kompetencję. Wie pan, no ja, jakby tu powiedzieć, jeśli miałbym wybierać między tymi dwiema konstytucjami, to jednak bym wybrał konstytucję marcową. Dlatego, że konstytucja kwietniowa
zawierała takie dziwaczne zapisy. Na przykład artykuł 4, punkt 1. Cytuję. W ramach państwa i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa. Co z tego zapisu wynika? Że poza państwem nie ma życia. A co to znaczy poza państwem? Ano poza ramami stworzonymi przez urzędników państwowych, przez państwową biurokrację. To jest bardzo niebezpieczny dla wolności zapis. Wie pan, dla wolności obywatelskich. I dlatego wolałbym konstytucję marcową, jeśli już miałbym wybierać. Nie wiem dlaczego, znaczy wiem, domyślam, znaczy z tego co tam czytałem i słuchałem pana Potockiego, to on się uważa za prezydenta Polski na tej podstawie, że taki pan, który też się uważał za prezydenta Polski, pan Nowina Sokolnicki, wręczy mu nominację. Ale pan Nowina Sokolnicki też, jego prezydentura była kwestionowana nawet w kręgach londyńskich, londyńskiej emigracji. Nawet w niektórych kręgach uchodził on za, no, w najlepszym razie Blagiera i Hochstaplera. Dobrze, i chciałbym też się odnieść tutaj do pana, który w latach 60. odnośnie służb, które Polska posiada. Wiadomo pan z tego, że posiadamy największe złoża węgla w ogóle w Europie, gdzie oczywiście pani Kopacz chciała zamknąć kopalnie, bo nie są rentowne i też złotowi Amerykanie chcieli zacząć wydobywać złoto, bo tam jeszcze kilka kontekstów tego złota leży. Jak również też posiadamy ropę, gaz i inne rzeczy. Chciałbym wiedzieć, dlaczego na przykład nasz przemysł wydobywczy czy nie skupia się przede wszystkim na naszych złożach gazu i innych i ściągnęła to z innych państw. Wie pan, ja nie jestem tutaj znawcą tych spraw i nie będę za takiego tu próbował uchodzić. Po prostu za mało mam wiedzy, żeby się na ten temat wypowiadać. Czy na przykład Polska ma jakieś opłacalne do wydobycia pokłady złota, czy tam ropy i tak dalej? Nie wiem. Nie wiem. Jeżeli ma, to gdyby zapanowała wolność gospodarcza, to znaczy gdyby na eksploatację kopalin nie wymagana była koncesja, no to przypuszczam, że mnóstwo ludzi by spróbowało tutaj robić jakieś, tak, próbować to wydobyć. Wie pan, nawet jak nie mają sami wystarczającej ilości pieniędzy, no to już Ferdynand Lesseps pokazał, jak to się robi. On zbudował kanał Suezki. Też nie miał pieniędzy. Co zrobił? Ano wyemitował akcje kanału Suezkiego, które kupowali ludzie, bo to wydawało im się, że to będzie z tego dochód. No i tak sfinansował budowę kanału Suezkiego. Kopalnie też można tak sfinansować. Więc gdyby, jeżeli nikt się tego nie podejmuje, to są dwie możliwości. Albo to są mity, albo to jest brak wolności gospodarczej. Proszę pana, jeszcze raz panu mówię, no nie znam tej sprawy, więc być może te dokumenty są autentyczne, być może zostały sporządzone na przykład po to, bo partia z jakichś powodów chciała tutaj zaprezentować, że jest bardzo bogatym partnerem i tak dalej. Tutaj, nie wiem, nie będę się wypowiadał, nie jestem geologiem, nie jestem tutaj specjalistą, specjalnie się tymi sprawami nigdy nie interesowałem, także niech się pan nie gniewa, ale po prostu nie potrafię odpowiedzieć na to. Ja dopuszczam myśl, że wielka polityka bywa często inspirowana małymi uprzedzeniami. Jak ty mi tak, to ja ci tak. I stąd pan Piotr Poroszenko dostał pozwolenie na to, żeby sobie kupił przewrót polityczny. No i tego. I Rosjanie natychmiast skorzystali z okazji. Natychmiast skorzystali z okazji, wzięli od Ukrainy Krym i podekscytowali wojnę domową na uprzemysłowionych wschodnich rejonach. I z tego, co jadąc tutaj przeczytałem, pan Piotr Poroszenko podobno będzie rozmawiał z separatystami. To znaczy, że oni zmieniają już status swój z terrorystów na wysoką, układającą się stronę.
no to znaczy, że Putin osiągnął wszystkie cele na Ukrainie swoje. Wszystkie cele osiągnął na Ukrainie swoje. Więc wymyślanie mu w tej sytuacji po naszej stronie jest po prostu gówniarstwo. Gówniarstwo. Można oceniać tę politykę, że to jest groźne, że to jest niebezpieczne, że to jest takie, że to jest śmakie, ale nie wymyślać mu, bo to po prostu nic w naszej wiedzy w niczym nie poszerza. Tym bardziej, że mamy państwo rozbrojone i no, nawet byśmy Białorusi nie stawili żadnego oporu, a co dopiero mówić w tym. Więc oczywiście łatwo jest powiedzieć, że ruski agent, że to, ja się specjalnie nie przejmuję takimi epitetami, przynajmniej w stosunku do mnie, dlatego że jest takie środowisko skupione wokół tygodnika Myśl Polska. Tak, endokomuna ja ich nazywam. No to oni mnie uważają za rusofoba strasznego. A do ruskich to ma uprzedzenie po prostu. Więc skoro jest i tak, to znaczy, że chyba jest dobrze, że to ja jestem w środku, tak jak ma być.